rodzina pochodzi z Lubelskiego. W takim razie interesuje mnie, jak to się stało, że znaleźliście się Państwo, Pana rodzina, bo Pan się urodził na Wołyniu, i jak Pana rodzina znalazła się na Wołyniu? Moja rodzina to z Lubelskiego. Tylko wszystkie moje rodzeństwo się rodziło w Lubelskim. Wieś Kamień nad Wisłą, gmina Opole, Puławy. Ojciec przed pierwszą wojną światową prawdopodobnie w 1913 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a powrócił w 1922 roku. W Ameryce pracował w stalowni Detroit. Wysłał ci karty dla żony. I matka przyjechała do Hamburga, to tam siedzieli parę dni, a statek z Ameryki wszedł do Hamburga miesiąc czasu. Masa ludzi, Polaków, wracają, puścili taką propagandę, nie ma o co jechać tam, nie ma pracy, kryzys niesamowity w Ameryce. Matka usłuchała i mówi do siostry, że nie jechać, bo się boi. To siostra mówi, daj jej się kartę, ja jadę. I tak się stało. Ojciec nam kupił przecież dom, 4 hektary ziemi, no czego się jechać było. Matka wróciła do domu, do Lubelskiego, do Kamienia. Ojciec czeka miesiąc czasu. Wziął kolegę tego Wieszczewskiego, idą do portu, bo już wiadomość jest, że będzie port wjechał z Polski, będą wysiadać Polacy w tym Ameryce, w tym porcie. Przychodzi z kolegą, czekają, ludzie zaczęli wysiadać. Ale patrzył o dziwo. Zamiast matki wysiada siostra Weronika. Dziwi się, co się stało, a gdzie Marysia? Powiedziała tę historię, co przed chwilą ja wam opowiedziałam. Ona mówi, słuchaj Weronika, mnie nie obchodzi. Ja mam być zapewniony. Mam ziemię, mam dom. Po co ona to zrobiła? No i wie pan, rozezłościł się i mówił, ale ja drugi raz ci karty nie będę wysyłał. Pożenił tę szwagierkę z tym kolegą swoim i oni zostali. To ojciec jeszcze popracował chyba 2 czy ile lata pieniędzy z pieniędzią i wrócił w Lubelskie nazwę do Kamienia. Ojciec dużo zarobił, bo proszę pana, bo należał do komitetu. Wtedy Paderewski tam był, zbierał pieniądze na tę wojnę bolszewicko-polską. I ojciec dał bardzo dużo pieniędzy. Dostał obraz taki, piękny obraz obtoczony, figura, tylko to figura legionista kręci. Według obrazu była cena. I to wtedy Nurski zasiedlał Kresy. To by kiedyś nazywali nie Wołyń, Kresy. I usiedlali tam. On usiedlał swoich legionistów, no i ludzi tam z centrali Polski. I ojciec przyjechał. I Francja zapanowała. Kogut kosztował 6-3 miliony franków. Milionów kogut, sobie zdajcie sprawę z tego, proszę was. I on miał dolary. No jeździli z takim kolegą wojciskim, przyjechali, szukali i ojciec znalazł taki maleńki dworek 40-hektarowy. Kościzna. Tam było 3 braci, z tych braci powstała wioska. Ukraińców, to już Ukraińców, bo u nas za pustach nie było ani jednego Ukraińca. I proszę was. I zgodził się. Trzeba jechać do Łódzka, wymieniać dolary na marki. Za te 40 hektarów i budynki to kupili tylko 7 tysięcy ziemi. Wróciliśmy na ten Wołyń. Ojciec 4 grudnia zmarł. Miałem 9 miesięcy. To nie pamiętam ojca, proszę państwa. Matka miała rodzeństwa, 2 dziewczyn i 3 chłopaków, Romek, Stefan i ja. Proszę was, ja się urodziłem bardzo od najmłodszego, 20 lat. Różnica była, wstydzili się, że to w tym starszym małżeństwie znalazł się jeszcze dzieciak. Tak, no ale no, trudno było. No i znalazł się, no, znalazłem się ja między nimi, tak. No i jak ojciec zmarł, a był bardzo dobrym cieślą, tylko robił tak zwane dachy, to były nazwane gontowe, tak? Tak, tak, tak. No i on robił, bardzo dobrze zarabiał i dobrze się powodziło. Jak ojciec zmarł, matka została z dziećmi, bieda i samobójstwo. To już ja pamiętam te biedy później. Jak oni przepisywali te ziemie, te 7 tysięcy, to tak jak teraz GDS oddaje, idzie się do urzędu skargowego, tamtego notariusza, upłacało się. I za jakiś czas, już ojciec nie żył, przyszedł z Łódzka, z urzędu skargowego, taki nakaz płatny, nazywał się skarbowe.
opłaty skarbowe, a to była suma, proszę pana, 330 zł. A wtedy to był pieniądz, to Grabski ten premier. Zrobił reformę, ma pieniądz, złotówka, to ja no, państwa tak zorientuję, że ziemniarka za głosiarz, to złot, 1,5 złotego zarabiał, dniówkę, nie godziny, od rana do wieczora musiał kosić 1,5 złotego. A niewiarka, co się więcej narobiła, podbierała, musiała związać, proszę państwa, to złotówkę. Krowa słaba to 80 zł kosztowała, to 100 zł, a to było 307 zł, pamiętam. No i matka ubolewała. I przed wojną, w tym czasie, kiedy byliśmy, to też taki był ten kryzys, ten bezrobocie. To było bezrobocie. Chodzili ci fachowcy, wszędzie, uczone. I doradzali ludziom w niektórych rzeczach. Znalazł taki człowiek. I przychodził u nas przy nocy, bywał i zjał, i później zjał kolację, zjał pogad i szedł dalej tam. No i mama opowiada mu tą historię całą, że co ma robić z tym długiem, mówi, bo w stanie spłacić nie ma warunku. On mówi, słuchaj, no mówi, Marysiu, twój mąż był w tej Ameryce, mówi, i tam tyle lat pracował. I wtedy w tym czasie była ta wojna polsko-bolszewicka. Czy on tam nie dał nic? Czasem pieniędzy na tę wojnę polsko-bolszewicką. Mama mówi, dał, mówi, jest pamiątka, ten obraz. A no pokaż go. No i matka, a jeszcze ten amerykański kufer był, poleciała prędziutko, wyjechała, wyjęła ten obraz, piękny obraz. Krzyż i pod tym krzyżem kręci piekielnica i mówi, patrzysz, piękny obraz. On to zobaczył, coś pięknego mówi. I mówi, nie będziesz płacić. I mówi, ten obraz na jutro ma syn Stefan siadać na rower, bo ma rower, bo zostawił ten Dankiewicz. Proszę pana, bo tam nie było. Przed wojną stać na rower, to nie było kogo takiej biedoty jak my, proszę pana. I brat się ubiera, siada na rower, uwijają ten obraz i jedzie do starostwa w Łódzku. A wtedy starostwem był Józefski, no i zachodzi do kancelarii. W jakiej sprawie? Pyta się ta sekretarka. A on mówi, że do pana wojewody ma sprawę. A był jak raz w tym czasie obecny. I ona puka do niego, do drzwi, że jest interesant do pana wojewody. Co? No jaki ty? No interesant. Czy przyjmie go wojewoda? Wojewoda nie zaprosił do siebie, tylko wyszedł. No i podał rękę do brata i mówi, w czym rzecz? I mówi tak, że przyszedł w tej sprawie, co ja wam opowiadam, że matka jest w takiej sytuacji, przyszedł nakaz z urzędu skarbowego płacić, no nie jest w stanie. Ja przywiozę coś dla wojewody za te pieniądze. A mówi, a co to jest te coś? Tak się pyta jego. Słuchaj, młody człowieku, weź to, co ty masz, bo ja nie wiem, co to jest. Rozbij sam swoją rękoma i połóż na stole. Co to jest? Jak ten brat rozwinął, położył na stole, to ten nie mógł oderwać oczu od niego. I nic nie mówi. Myślę, to zrezygnował brat. Jego to przejście wtedy spotkanie z tym wojewodą. No i proszę pana, ten wojewoda myśli i mówi, słuchaj, młody człowieku, czy chcesz decyzję od razu, czy przyślemy pocztą? To jest decyzja wojewody. Jemu się to spodobało i mówi do sekretarki, idź pod numer 9 do pokoju i taką ma napisać decyzję, że ten dług jest umorzony. No i oni tam użyli, to trwało, mówię, jakieś 20 minut, może więcej, póki ten tam napisali, a w międzyczasie on siada na tym krześle, co siedziała ta sekretarka. No i pyta się brata, jak tam życie idzie, jak tam tego, pyta się, czego to ojciec tak młodo zmarł, no różne rzeczy pyta się brata. No mówi, że nie jest ciekawie, no mi bieda, dlatego do stóp biegnęła, mówi, a słuchaj, człowiek, a jeszcze się pyta, a ten obraz to chyba zostawisz. Tak, to jest nagroda. No i podziękował i mówił tak, do brata jeszcze mówi, słuchaj, jak będziesz człowieku kiedyś w Łódzku, za jakie parę miesięcy, to zajdź tutaj do izby historycznej, ten obraz będzie stał w tej izbie i zobaczysz. Tak, i brat był.
był za parę miesięcy, był tam i sam. U nas my mieszkaliśmy na pograniczu Polesia i Wołynia, proszę Państwa, na pograniczu. Nasza wieś liczyła około 50, 47 dokładnie chyba mieszkańców. Pięć tylko polskich rodzin, to wszystko były Niemcy. Kiedy oni najechali tam, chyba wtedy ta caryca, ta Niemiecka sprowadziła ich, bo to było, tych kolonii niemieckich sporo było. U nas zaraz sąsiedzka wioska Oryczkowicze, Niemcy, proszę Was, Bryszcze, Niemcy. Tam miał kolegę takiego Georga Niemca. On miał dziadka Czecha, a ten jego ojciec tak się stał hitlerowcem, że ten ojciec przeżywał. Przyjeżdżali instruktorki, Niemki. Niemki przyjeżdżali, niby gotować piec, a to szykowali tę czwartą kolumnę chyba, czy piątą. O tym wam nie powiem, tak. Już to im zadania dawali, co mieli robić, proszę was. I tam takie milenki Niemcy mieszkali, mieli cmentarz był niemiecki, proszę państwa, i oni tam na tym mieli siatkówkę, grali, z Tarnowoli przychodzili, z Dubic przychodzili te Niemcy, tak korygowali się, grali w siatkę, ale to była tylko taka przykrywka, proszę was. I ja kiedyś w tej niedzieli z tym Georgiem, on mnie wziął, on jeszcze no, mój rocznik. Poszliśmy tam, no i ja patrzę, jak weszliśmy tam na ten plac, i proszę was, widziałem, podeszli do niego dwóch i odwołali go. I tam dali pod cmentarz, tak jak no, 10-50 metrów może. I tam sklarowali, przychodzi do mnie Czesiek, musisz pójść stąd. No i ja zabrałem się i poszedłem. Tak, a on został tam, bo to była już hitlerowska organizacja. Kiedy wybuchła ta wojna w 1939 roku, stałem raniutko, patrzę, nasza wieś pokrążona. Patrzę, policja, a w Tarnowoli prężna organizacja była Szczelcy. Broń mieli wszystko, tak i ci Szczelcy. I taki Gracek Romanowski. Romanowski to ta wieś też się składała prawie z Dąbrowskich i z Romanowskich. To byli Polacy, prawdziwi Polacy. I wszystkich tych aresztowali. Mieli listę i wszystkich i zamknęli. Jak te Niemki wrzeszczały, jak latały, jak tych Polaków wyzywały. Ale nic się nie stało. Niby wiedzieli do kartuzy Berezy, tam posiedzieli trochę. Proszę was, wojna, niedziela, samoloty niemieckie bombardują Rożyszcze. Wojna, wszystko, wojna. Jak ta wojna wybuchła, to ja pasłem krowy, proszę was. Tam, gdzie ten Kleinschmidt, to tak mieszkał jak paszko. O, ja o teraz szedłem w te krowy i ten dziadek Czech już siedział w tych porzeczkach i czekał na mnie. A brat pracował u takiego Dargiewicza, mleczarni. I miał radio, telefonkę, ale to radio było u nas. Telefonkę była niemiecka firma, kupił ten taki nowoczesny, też telefonkę, tylko już nowoczesny. A nasze było takie baterie, takie pamiętam, tak kanciaste te baterie. No i ten dziadek siedział i czekał, tylko zobaczył i zabrał mnie, słuchaj, Czesi, co tam słychać. A tam nawet radio nadało, że gdzieś tam Polacy przekroczyli nawet w pazurach granicę. O Jezu, jak on mnie uściskał, no wiecie, no, aż łzy się kręcą w głowie, rozumiecie. Ale to tylko chwila była. Wojnę wypowiedzieli Ruscy. Prost nie wypowiedzieli, tylko weszli i koniec. Wchodzi do nas Armia Czerwona. 17 września wchodzi Czerwona Armia, zajęła, proszę panią. No, tam masa było komunistów, no, bramy, witajcie, swobody, tyle. Ale Ukraińcy się dzielili na dwie grupy, komuniści i tak zwane samostyjniki. To te samostyjniki mówili tym komunistom, oswobodzimy was od przemysłych wrogów, tak było. Czyli wyzwolimy nas? Wyzwolili was od czarnych przyrogów. I tak było, to była prawda. Tak to było do 40. Bardzo przyjaźń wielka Hitler, Stalin, ten układy Mołotow, Ribbentrop, proszę panią. Polacy byli niczym, siedzieli jak myszki pod miotłą. Koło styra, gdzie konopelka wpadała do styru, na takim zakonu, tam wzdłuż konopelki na takim zwyższeniu rosły wiekowe lipy. Stare lipy już spróchniały i tam posiadały dziuble. Czort nas, taki Zenek Wachowski, poniósł na tę jedną lipę. Na taką największą i w tym miała dziuplę. I właśnie zaglądamy, taki zawinął, podługie, kurde, taki prezent, taki materiał. Co to jest?
ten zalew Czesiek rozwiniemy. Rozwijamy, a tam trzy karabiny i trzy szable. I właśnie w tej wiosce, proszę panią, w tej Tarnowoli, tam istniała Związek Strzelecki. Oni posiadali karabiny, szable, to była prężna, to były patrioci, niesamowici legioniści. No i proszę panią, jak myśmy to zobaczyli, zawinęli to knazat jak było i zostawili. Nie wiem, co się z tą bronią stało dalej. Przychodzę do domu, czyli sam z końmi, opowiadam to bratu w domu. A do nas przychodził taki sąsiad Kostowski, niby patriota. I tak za jakiś, nie w tym dniu, ale za jakiś miesiąc, kiedy ja mu to bratu opowiadam, mówi, jak broń polska się niszczy. I tak tę historię moją opowiada o tych broni. Trzeba traf, jak w życiu jest traf. Jak Sowieci, no i Sowieci wtedy byli. Proszę pana, były sklepy prywatne zniszczone, nie ma. Nie ma, proszę pana, tylko są kooperatywy, takie magazyny. Tam każdy miał przyznany człowiek, osoba, cukier, sól, nafta, takie materiały tam były. A żeby kupić tę sól, tę naftę, tam coś jeszcze, co trzeba było w kolejce stawać, choć na pajki, to nazywali pajki. Po rosyjsku pajki, te towary odżywcze, to trzeba wieczorem było składać, stawać po kolejkę. I właśnie w tej kolejce stanął jeden pan Romanowski w kolejce z Tarnowoli. On był strzelcem i był Kostowski. Proszę pani, trzeba, że się pokłócili za coś. Poszarpali się aż. I ten Kostowski mówi, ja cię tak. Wie pani, jak ja cię nauczę. Słucha pani, to nie minęło parę dni. My siedzimy w domu, cała rodzina, jeszcze mój brat żył, Romek. Patrzy w oknie na drogę, jedzie sekretarz gminy Haninę, Żyd. Jedzie, on bardzo żył z nami i z bratem, kolegowali się. Pada tu pręciutko do mieszkania. Czy jest Czesiek? To ja. No jestem. Słuchaj, zaraz przyjedzie, a przy gminach w tym czasie, bo to był stan wojenny, u nich był stan wojenny cały czas u tych ruskich. Czego to ja nie mam pojęcia, proszę panią. Stały te stójki, wozy rolnik i po dwa wozy dziennie, takie dwie stójki. I mówi, zaraz przyjedzie po ciebie stójka z rękawodzistą i ciebie zabiera do gminy, do Sielrady. A Sielrada to była, odpowiadała funkcji gminy. Mówi, bądź gotowy i jeszcze uczy mnie. Nic nie wiem, nic nie wiedziałem. Tak masz mówić. A on wiedział już, o co sprawa chodzi. Proszę pana. I tak, i on tylko odjechał rowerem, a ja jadę na wieś. Bo czym prędzej, a ja jadę na wieś. I u mnie, ja nie byłem. Tak mówi, ja nie byłem. Słuchajcie, nie trwało pół godziny, jadą. Jadą, zachodzi kawadzista do nas do mieszkania. Tu się Sławicz. Oni ci Sławic tak mówią. Tu jest? Jest. Sadzisz, ubieraj się. Sadzisz ze mną. Ubieraj się, siadaj ze mną. Jedziemy do Sielrady. Matka płacz, kurde. Brat się też przestraszył. Jedziemy do tej Sielrady. Wysiada, każe mi wysiadać. Ja wysiadam i iść za nim. Zachodzę do biura. Pierwsze mijamy. Druga taka sala była w Sielradzie, bo to było po tej szkole. Taki. I każe mi siadać. Na stole stoi taki koszyczek malutki, w tym koszyczku są cukierki. Siadaj, kuszaj cukierki, tak do mnie mówi, kuszaj cukierki. Służ malczyk, tak do mnie mówi. No wtedy to ja miałem 8 lat, tak 8 lat. Tak, służ malczyk, jak ty tam pask konie, on mówi, tak plącze po polsku, po rosyjsku, łoszaki, wy tam z Zenką, weszli się, a Zenka nie ruszała. Czego? Ty wyszedł na lipu. I dziupla tam była. Tam były haruzi. A haruzi to broń. Ja mówię, ja niczego nie widał i nic nie słyszał o tej pierwiastce. Słyszał od was. No jak to? Jak to? Ty widał. Widał i męczy mnie z godzinę. Zdenerwował się, kurde. Jak mnie trzepnie w łeb. Ja spadł z krzesła na podłogę, proszę pana, zalałem się krwią i płaczę. W tym moment, proszę pana, jak to się dzieje, pada drugi, też rękawicista.
A co takie, co takie się stało? Co uderzył ciebie? Że uderzył mnie? No i ja mu suki synowi pokażę. Tak, podchodzi mnie. No ja byłem młody, ale taki, no troszeczkę gapowałem. No i siada przy mnie. No kuszaj cukierki. Wziął chusteczkę, proszę pana. Taką, taka szmata, czy to było, wytarł mnie z tej krwi, proszę panią. Siada i mówi, ale słuchaj macie, ty mi nie to skażysz, że ja jemu powiem. Ty był tutaj na tej lipie i tam widzisz, widał tych haruzie. Ja mówię, ja niczego nie widał, ja nic. Męczył mnie krócej. Męczył mnie, ja mu nic nie powiedziałem. Poszedł, ja siedzę, czekam, poszedł, przychodzi. Słuch Maciek, udzieraj do mojej. Jeszcze tak się wyraził. Tak, no i ja wróciłem tak do domu. Proszę pani, dopiero powiedziałem i widzieliśmy o tym, że to tego kościuszkiego robota. Tak.